Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku otworzymy sobie tego oto całego boksa z kolekcji Topps Match Attack sezon 2020-2021. W środku mamy 30 paczuszek po 6 kart, każda paczka 1 euro, jest to wersja niemiecka. Moi drodzy, ogólnie są 4 wersje: angielska, international, czyli ta niemiecka, hiszpańsko-portugalska i na dniach wyszła włoska. Moi drodzy, będzie również Milan. Ja już sobie zamówiłem na stronie Topsa produkty. Zobaczymy, kiedy to przyjdzie. Już się nie mogę doczekać. Powiem Wam, w końcu znowu będą karty z Milanem. No i to, co mogę Wam zdradzić, to będzie na włoskiej wersji saszetki Ibrahimowicz. No a my teraz lecimy z unboxingiem, moi kochani. Ja już mam kompletny album, ale jestem ciekaw, jak tutaj wygląda sytuacja z limitkami, bo jeszcze troszeczkę limitek mi brakuje. No i fajnie by było trafić jakąś rzadką. Będziemy tylko prezentować karty specjalne, no i oczywiście te z Manchesteru City i Tottenhamu, bo one występują tylko w boksach i w luźnych saszetkach. No i właśnie mamy Sona z Tottenhamu. Tutaj Benzema, star player. No i miejmy nadzieję, że będzie limitka, bo nie wiem, czy pamiętacie, otwierałem już takiego boksa i niestety nie było. Hat-trick hero Rodrigo. Rising star Reina. No i to by było chyba na tyle, bo tutaj są te normalne karty bazowe. I mam jedną, moi drodzy, sprawę, bo się okazuje, że z Chelsea dwóch zawodników różni się troszeczkę na kartach. Są oni więksi. Chodzi o Rudigera i któryś zawodnik z karty, jak ona się tutaj, Club Hero chyba. Ktoś... Azpilicueta, czy ktoś jest na karcie Hero w Chelsea i też jest większy aniżeli z tych innych pozostałych wersji. No i tutaj mamy Dele Alli, też Tottenham. Do tego star player Sancho. Pewnie już drugi albumik w 90% też mógłbym złożyć. Będę miał troszeczkę czasu, to zobaczę, poskładam i zobaczymy, ile brakuje. Man of the Match Gueye, Rising Star Greenwood i to by było na tyle. Z Chelsea będę tutaj odkładał te karty, bo no dziwna sprawa, że akurat z tego klubu już dwóch zawodników znaleziono, którzy są więksi aniżeli w innych wersjach. No i tutaj mamy Edersona z Manchesteru City, więc drugi klub już też tutaj wpada. Man of the Match Oblak. Rising Star Barnes. Milan, nie wiem czy widzieliście, na ten moment najlepsza drużyna w Europie. Ponad 20 meczy, licząc tamten sezon, bez porażki. Naprawdę mega sprawa w tym momencie. Club Hero Fernandinho. W Lidze Europy 2 mecze wygrane w grupie, jeżeli chodzi o Ligę Włoską, na prowadzeniu są, więc naprawdę jestem mega szczęśliwy w tym momencie. Mamy Vanakena, star player. Mam tylko nadzieję, że to się tak utrzyma do końca. Bo ciężko będzie oczywiście wygrać Ligę Włoską, chociaż Juventus teraz słabiej, ale pewnie za niedługo znowu wróci na należne mu miejsce. Mamy Klub 100, Messi. Star player, Payet. No i tutaj już nic nie ma, jest Giroud. Też go odkładam, bo to jest Chelsea. Man of the match, Mandanda. Rising Star Tete.
co roku, jeżeli chodzi o Topsa, to są różnice na kartach. Zawodnicy są więksi albo mniejsi, inna numeracja, więc tak naprawdę trzeba to wszystko sprawdzać. De Bruyne z Manchesteru City, star player Gnabry. Hat-trick hero Mbappé. Rising star Perin. Moura, Tottenham. Star player Rudiger, ale mi chodziło o bazówkę, nie o tą kartę z Rudigerem. Mamy kogoś tutaj z Chelsea. Kovacic. To nie o niego chodziło. Man of the match, Pavard. Foden, all-rounder, Manchester City. Rising star, Dagba. Tottenham, Aurier. Neymar, star player. I jest tej Chelsea. Tomori. Man of the match, Kovacic. Rising star, James. Aguero, City. Star player, Ter Stegen. Man of the match, Warmer. Rising star, Jones. Klub 100, Van Dijk. Davis, Tottenham. Star player, Koke. Jest Chelsea, kto? Gilmour. Man of the match, Llorente. Rising star, De Ketelaere. Mendy, City. Star player, Sommer. Man of the match, Moraes. Rising star, Frimpong. No i jak na razie nie ma limitki. Obawiam się, że będzie podobna sytuacja, jak miała miejsce przy tym wcześniejszym boksie. Man of the match, Isco. Brakował mi jako ostatni, ale udało mi się wcześniej go zdobyć. Dyer, Tottenham. Rising star, Benish. Gabriel Jesus. Salah. Man of the match, Schmeichel. Loris. Rising star, Rodrigo. Chelsea, Ziyech. Mamy limitkę. Wow! Srebrna. A już myślałem, że brązowy Firmino. Bo srebrnego chyba mam, jak się nie mylę. Był w jednym bundle. Ale fajnie, że jest ta limitka jednak. Rashford, star player.
Man of the Match, Maguire, Stones, City, Rising Star, Fati, Bergwijn, McGregor, star player, Man of the Match, Mane, Rising Star, Lodi, Gündogan, Sabitzer, star player. Dwie saszetki nam zostały. Jest ktoś z Chelsea. Kepa. Man of the Match, Zakaria. Cirke, Rising Star. No i ostatnia saszetka. Co jeszcze tutaj? Klub 100. Saul Niguez. Sissoko. Star player Didi. A więc, moi drodzy, jednak była limitka. Na szczęście nie był to oszukany box. Ogólnie mamy troszeczkę kart z Tottenhamu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeżeli chodzi o City chyba też. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, też dziewięć. Więc ładnie. Trzy karty. Klub 100. Dwie. Hat-trick Hero. No i limitka srebrna Firmino. No więc jestem zadowolony, moi drodzy, z tego boksa. Napiszcie w komentarzu, co myślicie odnośnie kart z dzisiejszego odcinka, które mi wpadły. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.